A powiedz mi, jak wspominasz właśnie relacje z Arkiem Milkiem? Jak wspominam relacje? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. My też rozstaliśmy się w takich warunkach, no powiem Ci, że bardzo pozytywnych, więc w sumie byłabym tutaj, wiesz, zozą, gdybym powiedziała coś złego na niego. Więc no nasze relacje, jakby teraz tej relacji nie mamy, no bo te relacje gdzieś tam ograniczają się do tego, co mieliśmy wspólnie, czyli jakieś biznesy i inne rzeczy, a ogólnie no to kontaktu takiego nie mamy. Wiadomo, jak ktoś ma ochotę napisać i napisze urodzinowe życzenia, czy bożonarodzeniowe, no to wiadomo, że się odpisze, że dziękuję i wzajemnie, ale nie mamy żadnych takich relacji, bo ja też jestem takim człowiekiem, że uważam, jeżeli zamykasz drzwi, to musisz je zamknąć całkowicie, nie możesz je mieć uchylone, no bo zerkając tam nie jesteś w stanie przewidzieć i jakby nie jesteś w stanie też się skupić na tym, co jest teraz. Okej, okay, a powiedz mi, czy on w jakikolwiek sposób skomentował właśnie twoją nową książkę? Nie, właśnie w żaden sposób nie skomentował tej książki. Myślę, że też, nie wiem, czy czytałeś, czy miałeś możliwość czytania książki, ale jak przeczytasz tą książkę, to na pewno też nie ma tam nic, co mógłbyś sobie przypisać, jeżeli nie byłeś z nami w związku, więc jest ciężko jakby rozszyfrować, co jest czym, więc to też jest fajne, tajemnicze i przede wszystkim też dające jakby różne możliwości przypisania, wiesz, drugiej osobie. Miał być ślub i tego ślubu nie było. Czy jest w tobie takie coś, że szkoda? Nie no, z tego względu, że ja też jestem w nowym związku, więc wiesz, ten nowy związek też bardzo dużo mi pokazał, bo Miłosz jest naprawdę cudownym facetem i fajne jest to, że pomimo tego, że jest młodszy, to powiem Ci, uczy mnie więcej niż osoby starsze. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, że go mam, bo jest osobą przekochaną i bardzo mocno mnie wspiera. Troszczy się o mnie, troszczy się o mojego pieska Ganadorka, więc naprawdę bardzo mu dziękuję za to. Wspomniałaś tutaj o tym, że partner jest młodszy. Czy to dla Ciebie ma jakiekolwiek znaczenie, ta różnica wieku? Wiesz co, no zawsze gdzieś ta różnica wieku na początku to jest taka trochę stresująca i tak nie za bardzo wiesz, jak się w tym odnaleźć, ale jeżeli poznajesz drugą osobę i dowiadujesz się, że ta osoba tak naprawdę mentalnie to jest, wiesz, ponad stan, to przestaje to mieć znaczenie.